Kratusz, 9 lipiec 2022. Przyjemy dziś razem do wyczwałku z księdzem Michałem Woźnickim. Kratusz stoi na klasztora, który wybudował pradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Tu mamy świętego Michała Archanioła, patrona Niemiec, patrona Brukseli, która pierwsza wzmianka jest 8 maja 1966 roku. Na herbie i fladze jest święty Michał Archanioł. Z drugiej strony mamy świętą Katarzynę Aleksandryjską, patronkę Braniewa, patronkę również kościoła w Toszku i klasztoru, gdzie ksiądz nasz ksiądz Michał Woźnicki walczył przed światem tureckim. Wyrzucony z tego klasztoru 20 grudnia 2017 roku. Zaczynali na wczoraj część programu, który trwa we wrześniu 2017 roku, który przyjmowałam do Dachau w Rodzeniu 7 klasztorów. Niezwykłe miasto Marii. Miasto, które Kościół pierwszy założył Karol Wielki, cesarz, który zrządził 50. cesarz Karol VII, wnuk króla Jana III Sybijskiego, urodzony w Brukseli 6 sierpnia 1697 roku, koronowany przez brata we Frankfurcie nad Menem dnia cesarza 12 lutego 1742 roku. W rocznicy tysiąclecia synodu zwołanego we Frankfurcie nad Menem w 1742 roku przez świętego Bonifacego. W 1529 roku tu w Hamburgu w kościele świętego Mikołaja zaczęła się reformacja. Pokojem Westfalskim w 1648 roku pieczę nad kościołem katolickim otrzymała również królowa szwedzka Krystyna, która mieszkała ponad 2 lata w Hamburgu. Jej duszpasterzem i spowiednikiem był opat Michał Chacki, opat w Oliwie. Klasztorze cystercjum, był to cysterc. Stąd z Hamburga starała się przez opatę Michała Cuchackiego o objęcie tronu Polski, królowej Polski. Zachowały się listy, gdzie 4 lipca 1667 roku w rocznicę śmierci świętego papieża w Hamburgu Benedykta V pisze w tej sprawie do nuncjusza papieskiego w Warszawie. Jej krewny Jan Kazimierz w publikacji
4 lipca 1669 roku, przebywając w Rajczy, dał zgodę na wybudowanie kościoła i podarował obraz Matki Boskiej. 4 lipca w 1210 roku urodził się święty Celestyn V. Była to rocznica śmierci tutaj właśnie świętego papieża Benedykta V. Dzisiaj pielgrzymujemy tymi wszystkimi drogami miasta źródła chrześcijaństwa, Hamburga, okno na świat, gdzie siostra Faustyna, Boża Opatrzność za przyczyną siostry Faustyny, przysłała mnie do tego miasta 17 lipca 1981 roku. Był to piątek. Tam widzimy kościół świętego Jakuba. Tutaj mamy kościół diabła, czyli Scientology pierwszy. Wszystkie zabudowane, z tyłu tam jest, nie widać, kościół świętego Mikołaja, który fundował Adolf III, prapradziadek polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Wieczwald jest również miejscem, gdzie objawiła się Matka Boska w 1877 roku. Jest po polsku. Ale to było przecież słowiańskie, polskie tereny cały czas. Matka Boska Wieczwałdzka. W tym czasie objawiła się również w Meppingen Matka Boska. W Belgii się objawiła. I we Francji, w Lourdes. Lourdes objawiła się przy pustelni Matki Boskiej Nadziei, którą ufundował w 1856 roku karmelita z Hamburga, Hermann Cohen, Augustyn Maria Najświętszego Sakramentu, urodzony w Hamburgu 10 listopada w rocznicy praw miejskich na prawie chełmińskim, praw miejskich Wadowic, gdzie również w 1898 roku powstał karmel świętego Józefa. Jest to owoc nawrócenia Hermana Cohena 8 sierpnia 1847 roku mocą Eucharystii Batemskiej. Hermann Cohen, wnuk rabina Poznania, rabina Hamburga, Landsbecku i Altony, pielgrzymuje również z księdzem Woźnickim do Wieczwałdy. Był tam, gdzie ksiądz Woźnicki walczył o mszę świętą. Mojego dziadek był rabinem Poznania. Zaprosił do Hermana Cohena w 1868 roku do Poznania kardynał Leduchowski, karmelu świętego Józefa, założonego przez rodzinę polskiej królowej Katarzyny Leszczyńskiej. Grał swoje pieśni eucharystyczne. Nie zapomniały o nim siostry. Zaproszony został na następne rekolekcje, ale wybuch wojny polsko-francuskiej, która zaczęła się od sfałszowania depeszy w Bad Ems Bismarcka, w miejscu, gdzie był cudownie nawrócony, tak jak święty Paweł, mocą Eucharystii. Sfałszowana depesza była 13 lipca 1870 roku. Wybuchła wojna polsko-francuska. Hermann Cohen
musiał opuścić swoją pustelnię Matki Boskiej Nadziei i został duszpasterzem dla francuskich więźniów w Spandau w Berlinie, gdzie urodziła się polska królowa Małgorzata Brandenburska, której przodkowie budowali Hamburg, budowali kościoły. Tutaj ufundowali też, budowali katedrę wielką, która tutaj stała. Urodziła się królowa Polski 25 sierpnia w 1270 roku. Została koronowana do urodzenia Królestwa Polskiego. 26 czerwca 1295 roku. Tutaj kościół wedle planu z 12 października 1492 roku przyjęli władcy świata. Widział o tym nasz biskup Neuhäusler, urodzony przy Dachau 27 stycznia 1888 roku. Kapłanem został we Freising w 1913 roku. Był odpowiedzialny za kościół w Monachium w niemieckim Rzymie z 365 kościołami. Został więźniem Dachau 11 lipca 1941 roku, kiedy w Hamburgu zamordowano biskupa Leona Wetmańskiego. Biskupa pomocniczego Płocka, który bierzmował naszą świętej pamięci siostrę Wiktorianę, która poszła do nieba, zmarła 19 czerwca w tym roku, w rocznicę śmierci świętego biskupa Romualda Jabrzykowskiego, wuja, urodzonego w rocznicę jego urodzin 7 lutego w 1902 roku, księdza Romualda Jabrzykowskiego. Tego dnia w 1902 roku, 7 lutego w Hamburgu na Barmbeku urodził się zbrodniarz Bruno Stekebacher. Szefem policji został w dniu śmierci Bruno Rothschilda, nawróconego Żyda, wrześniaka Teresy Neumann, który miał święcenia kapłańskie 1 lipca w 1932 roku. W dniu, kiedy Bóg Ojciec przekazał swoje posłannictwo Eugenie Rawasko. Bruno Stekebacher jest odpowiedzialny za likwidację inteligencji w Hamburgu przez krwawą niedzielę 17 lipca 1932 roku. Skierowano inteligencję do 15 obozów koncentracyjnych powstałych w Emsland, na terenie misyjnym Klemensa Augusta, wnuka króla Jana III Sobieskiego, i przejęli władzę i wszystkie urzędy, które mają do dnia dzisiejszego. Głównym miejscem takim jest ratusz, gdzie stojący na dwóch klasztorach fundacji Adolfa IV Schoenburga, jego brata Brunona, potomków Karola Wielkiego, synów grafa Adolfa III, wnuków grafa Adolfa II, fundatora Lübeck, która została zbombardowana, zaplanowane było zbombardowanie w 1942 roku, kiedy w wyniku czego aresztowano naszych trzech kapłanów i
pastora. Skazano na karę śmierci 23 czerwca 1943 roku w klasztorze Marii Magdaleny w Libecie, ufundowanym przez biskupa Brunona, przez braci Schauenburg. 1229 roku, 22 lipca, dzień przemienienia za zwycięstwo, którym wspomogła już Święta Maria Magdalena. 1227 roku. Także ksiądz Michał Woźnicki pielgrzymuje z milionami, którzy wybrali nas, jak można powiedzieć, do wołania o prawdę, tak jak wszyscy wołali więźniowie obozu, tak jak wołał świadek prawdy biskup Neuhäusler, który jako biskup wyświęcił przestępcę Żyda 29 października w 1950 roku we Freising Ratzingera. Ja o tym Ratzinger, który nigdy nie był w Dachau, gdzie teraz już nie tylko przyjęli, ale w ogóle całą historię zmienili władcy świata z Izraela 18 sierpnia w 2020 roku, 18 sierpnia 2021 powstały wielkie centra szczepień, reklama również w języku polskim. To samo jest w Hamburgu. Wszystko przyjęli. Bardzo dziękujemy za księdza Michała Woźnickiego. Boże Wyczwalska, ty wszystko wiesz, ty wszystko widzisz. Wszystko to jest wymiana. To są władcy świata. Przestępca Guzlek z Wadowic 16 kwietnia w 2021 roku dał rozkaz wyszczepiania żołnierzy Wojska Polskiego. Za to 16 lipca w zeszłym roku dostał diecezję Białostocką.